Here we go. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Znajduję się w trzecim liceum ogólnokształcącym w Ostrowcu Świętokrzyskim imienia Władysława Broniewskiego, gdzie nasi uczniowie wykonują pracę w ramach praktyki. Tutaj właśnie na terenie liceum uczniowie naszej szkoły odbywają zajęcia praktyczne. Jest to obecnie w tej chwili klasa druga MRW o specjalności monter robót wykończeniowych. Znajdujemy się w tej chwili w kompleksie szatni szkolnych i tutaj właśnie uczniowie mają praktyki, które polegają na odnowieniu, na renowacji tych szatni. Prace miały początek już we wrześniu ubiegłego roku. Zaczynała tutaj klasa trzecia MRW. Chłopcy wykonywali tutaj, jak widzicie, płytki. Było przygotowywane podłoże, posadzka. Później następnie były ułożone ładnie płytki. I wykonujemy tutaj remont, renowację tych szatni. I prace te polegają na odnowieniu ścian. Gruntujemy to wszystko. Przygotowujemy, gruntujemy, jest szpachlowanie tutaj, wykonujemy gładzie, później jest to wszystko malowane i później na sam koniec tutaj uczniowie doczyszczamy te boksy właśnie, które są pokryte farbą olejną, one są doczyszczane i jest na to, będzie kładziona na to nowa warstwa farby olejnej. Korzyści, jakie niesie ze sobą ta praca, to jest przede wszystkim uczniowie mają okazję wdrożyć w życie to, czego nauczyli się w poprzednim roku. Jest to, można powiedzieć, praca taka na żywo, prawda? Mogą się zetknąć po prostu tutaj, mają okazję się zetknąć ze wszystkimi problemami, jakie się pojawiają. No, nowe doświadczenie, prawdziwe takie doświadczenie, które kiedyś w przyszłości będą mogli wykorzystać w swoim życiu, w swojej pracy, którą podejmą po ukończeniu szkoły. Chciałem podziękować, bo jest taka okazja, bo niebawem będziemy zbliżać się ku końcowi prac, które są wykonywane u mnie, tutaj u mnie w szkole, w liceum. Podziękować za bardzo dobrą współpracę zespołowi szkół numer 2, uczniom tej szkoły, nauczycielom, dyrekcji za udostępnienie, za możliwość dobrej pracy na rzecz mojej szkoły. Ta praca układa się już od kilku lat. Ten rok jest takim rokiem szczególnym. Udało nam się zrealizować wiele działań, między innymi położyliśmy płytki w budynku drugim naszej szkoły, budynku tzw. fizyki, płytki na schodach, płytki na przy wejściu do szkoły na parterze, jak również udało nam się położyć też płytki w szatni budynku głównego. No, teraz trwają prace wykończeniowe związane z malowaniem boksów, z malowaniem, szpachlowaniem i malowaniem ścian, również innych rur i łączników tutaj między tymi boksami. Także podsumowując, te prace są na wysokim poziomie. Widać, że młodzież, która jest przygotowywana przez nauczycieli zespołu szkół numer 2, jest przygotowywana fachowo i patrząc na tą pracę, myślę, że spokojnie sobie ta młodzież da radę w życiu już później zawodowym. Także z tego miejsca jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję wszystkim, którzy współpracują z naszą szkołą i na rzecz naszej młodzieży wykonują te bardzo dobre prace.